Maneczko Ludziska z tej strony prezes Ventima, ja witam was oto w odcinku z ETS-a z Jarkiem oczywiście w tle. Witam serdecznie, bardzo serdecznie, inaczej na Radyjku, ziomuś, na Radyjku. No zapomniałem, no też jeździsz, pan tylko... Prezes jedzie z panem prezesem, nie? Tak. W przenośni takiej, że tu Jarek jest szefem firmy, raczej prezesem firmy. No. Także wieta. To zaraz jakiś dłuższy ładunek sobie wziąłeś? To, że to nie wiem. Znaczy ładunek z dłuższą drogą do przebycia. Wiesz co, chyba do Rostoku z tego co ja kojarzę, ale zaraz tutaj. Jak do spożytorni idę, znaczy na spożytorni. Nie, na Redę. Wiesz? Na Redę. Reda Rostock. Aha, tam. A ja jadę do Francji. Tylko na... całkiem na zachód, tylko nie pamiętam jakie to było miasto. Tam przez któryś z naszych... Zaraz. A, bo dobra. Whatever. Z naszym kierowcą zamieniam, dlatego że on jedzie moim manem. O panie. Ale ja mam dla niego nowego dafa, nie? Nowego? Tito. Po bogatości. Znaczy wyleasingowanego, tak. No i żeby on, wiesz, nie leciał na pusto. No. Żeby on nie leciał na pusto, żeby coś tam za sobą ciągnął, no to... No to tak właśnie jest, że... Że musi wyciągnąć, wiesz... tak jest najprościej, nie? No... A co tam wiedziesz? Bo ja na przykład liny stalowe. Wait. Ja chyba jogurty. A, jogurty. Ty prawie cały czas te jogurty wozisz. Bo Jarek chłodniasz, nie wiesz o tym? A no, zapomniałem. Nie wiesz, że Jarek się najlepiej czuje na chłodni? Wiem, że się najlepiej czujesz na ciągnąc chłodnie za sobą. Ja aktualnie tą firanką jadę. Z firanką. Boże, jak ja wolę mana niż dafa. A ja nie wiem czemu dafa niż mana. Nie wiem co wy wszyscy widzicie w tym dafie, wiecie? Ja też nie wiem. Nie no. Według mnie ładniejszy jest. Dobrze też. Co ty wiesz o życiu? Trochę wiem. Czyli mówię ja osobiście wolę manę i skanę. Halo, dzień dobry. Dobra, nic, lecimy dalej. Chłopanie. Chciałem się cholera iść w lokalną dystrybucję. Tak? Kurwa, Biedronki, nie Biedronki. No znowu do Biedronki jadę. To konkretnie. Jak ty chyba teraz będziesz nazywany biedronkarz? A biedrolotem lecę. Wiem co mnie wkurza w tym dafie. Co? Wiesz co mnie wkurza? Co? Trzy wycieraczki. Aha, trzy wycieraczki. Wkurza. Bo na takiej blum lecą, nie? No tak troszkę. Jakoś ten man do mnie bardziej przemawia. To je pan, to nie je man, pani. Ale ty jeździsz nadal na tym manie od Matmastera? Tak.
PGX się mówi. A co? Tak pytam. Bo coś tam mówiliście, że nie działa, nie działają skiny na czymś. Znaczy mieściliśmy na Modmastera, natomiast działa na oryginalnym. Miało być na Modmastera, nie wiem. Ale pewnie będzie na Modmasterze, więc spokojnie. Aha. Wiesz, bez problemu, nie? Lakiernik się postara. Co? Lakiernik się postara. Przepraszam, że jem, ale no, sami wiecie, dystrybucja lokalna nie ma dużo ilość sklepów i te sprawy. To się przebaczę. O kurde! Co? Gościu ma tutaj naczepy żabki. Żabki? Mhm. Chyba jakiegoś moda musiałeś sobie wgrać. Ja mam naczepów dużo, wiesz? A w ogóle nie wiem, czy wiesz, wyszła taka modyfikacja do podnoszenia kierownicy na oryginalnych silnikach. A to tego nie ma, nie ma tego? Co? Nie ma tego w oryginale? Że ci się ona podnosi, jak zgasi silnik w grze. Ona ci się do góry podnosi. A, to tak samo jak w VNR-ce. Dokładnie. To, że tutaj ma to wszystkich oryginalnych silników, nie? Kurwa. To spoczko. To się później wyspać, jak chcesz. No, możesz podesłać. Nie ma problemu. No, no to chcę coś więcej iść. Co? To powiedziałem, że ci coś glancuś. Akurat przejeżdżam koło stacji i spojrzałem, czy mam dosyć paliwa w baku, bo często... Często przejeżdżam przez koło stacji i dopiero gdy już przemijam zjazd na stację, to dopiero patrzę, o kurne. O kurna, już resztka paliwa. Ile masz tego tam twojego towaru? O kurna, tak mało to waży? 14 ton. Ja mam 16. Jest jakoś na dupie, nie? Tak perfidnie, nie? Kurde. Cierpkie jabłko mi się trafiło, słuchajcie. Cierpkie jabłko. Czemu? No cierpkie jest po prostu. Aha. Kwaśne strasznie, ja nie lubię kwaśnych jabłek. Na 470 km do celu mam jeszcze. Ta? No. U mnie chyba nie chcesz wiedzieć. Wiesz co? Cztery i pół kafla. Ale kurde, mi się te nasze malowania podobają. Panie. A w sumie mówiłeś, że chcesz sprawdzać, czy jeździmy na tych malowaniach, nie? To robiłem miniaturkę, także mogę ten wstawić ja na... Ja losowo powiedziałem, że ja losowo będę was wybierał. Urban był pierwszy na rzucie. Także spokojnie, spokojnie, na każdego przyjdzie czas. Dobra. Nie martwcie się. Wiem gdzie. Chyba, że zobaczę u ciebie na filmy, że ty wiesz, malowanie jeździł. Mi się nawet to malowanie podoba. Ładny jest. No. Ja cały czas na zielonym kolorze jeździłem. A ja mam chłodnie firmy Lambert. Agregat Thermo Kinga. Czyli taki standard w sumie, jeśli chodzi o agregaty, nie? No. Łe. Jezu, jak on długo zmienia biegi. Znaczy bardzo długi ma skoki. Ja pierdzielę. Drogą. A ja cały czas tymi naczepami, co mają napisane LKW. Twoją drogą.
Co swoją drogą? Nic. Sprawdzam jedną rzecz, wiesz, bo coś mi się tu nie zgadza się. Aha. Prawie się przekopałem, słuchajcie, przez wasze logi. No i? No i nic, no. Koniec miesiąca się zbliża, trzeba was podliczyć, nie? No. Ogłosić pracownika miesiąca. Ja chyba wiem, kto będzie pracownikiem miesiąca. Szwagier. No. Tam za dużo jest różnica. Znaczy ona jest do zniwelowania. Naprawdę. No tam on ile teraz ma, bo ostatnio jak patrzyłem to 25 tysięcy. Tak, zaraz ci powiem. Laga mam. Laga mam. Ale coś ostatnio chyba nie wchodził do Eurotracka, także raczej chyba nic więcej nie nabił. Jeśli chodzi o szwagra, to szwagier w tym momencie ma 30 tysięcy km. Aha, czyli od ostatniego razu jak patrzyłem, to do 5 tysięcy jeszcze zrobił. No, no to wychodź. No to wychodzi. Skubany. W tym momencie 20-30 tysięcy kilometrów ma zrobione. A co tu się stanęło się? Aha, pozdro. To jest? Nie wiem czemu, ale troszkę mi tu zwariowała nawigacja. Navigationy tak mają, że są wariują, wiesz? W sumie tak naprawdę nie wiadomo, czym to jest spowodowane. Znaczy, jeżeli masz modyfikację, to na głupiej na modyfikacjach, nie? No ja mam tylko te skiny w Eurotracku. Ja tam człowieku na młotach jeżdżę. Rusz mapa, promos i polator building. To jest full opcja i człowiek jeździ się porąbany po całym świecie, nie? No. Widzę. Możesz przyjąć też alternatywną postać. To jest jakaś mapa, która daje ci cały Bliski Wschód, tam wiesz. Grecję, Turcję, Syrię, to cały ten basen możesz użyć innego, więc. Ale ona nie działa z promocją. A nie działa. Nie działa nas z promocją. Bardzo mało map swoją drogą działa z promocją. No co z promocją działa? Poland Rebuilding. I plus mapa. No. I to wszystko. To dwie rzeczy. Chyba projekt Bałkany, wiesz? No. No jeżeli wrzucasz jakiś fix do tego, do czego? Do promocja. To znaczy jakieś tam dodatki, jakieś warehouse, jakieś tam dodatkowe spedycje, to tak. Ale bardzo dużo spedycji daje ci przy sam promocji. No. Wiesz. No tylko się trzeba liczyć z tym, że po prostu się ETS będzie dłużej wczytać. To nie jest kwestia komputera w sensie takim, że słaby masz sprzęt, to on się wczytuje długo. Nie, to po prostu jest ogromny teren, ogromna modyfikacja, która tak naprawdę dodaje ci drugie tyle gry, nie? Więc ja na przykład w Red jadę z Zamościa do Redy, czyli na oryginalnej mapie to po prostu byłby puste miejsce z pustego miejsca, tak? No. Niestety. No właśnie, ale wiesz, z drugiej strony jakoś to tam idzie, nie? No. Mi się tam to podoba, także takie, że to jest dla mnie ten optymalny set, jeśli chodzi o mapy, natomiast wiesz, no zawsze inaczej jest, jeśli chodzi o ciężarówki, tak? A w związku z tym, że tak. My tutaj z Wojtkiem testujemy dość sporo nowinek technicznych, chcemy być na bieżąco, no to i naczepy, i ciężarówki,
Taki miałem na warsztacie Antosa przecież, tego z kim grałem. MP3 mam na warsztacie przecież, wręcz T prezesowskie. A naczep... Na, nie ma, naczep na razie naszych nie ma. No właśnie o to chciałem się pytać. Na razie naczep naszych nie ma. Czy, Mile... czy Milex się wziął za to? Pracuję nad tym blacharz. Tyle kiernic. Malarz, blacharz, tynkarz. Malarz, blacharz, tynkarz. Także... Tak to wygląda. Co do tego, czy będą, pewnie nie, nie wiem, w sumie, wiesz, do tego, że... fajnie by to wyglądało, aczkolwiek jeżeli to ma sprowadzić jakieś ogromne problemy, no to może ktoś z widzów zawsze, może ktoś robi modyfikacje do AT, do Amerykana czy do Eurotracka. Tak. Tak, wiesz. Natomiast mówię, no na chwilę obecną myślę, że aż tak dużo ładunków nie mamy, znaczy nie ma takowej potrzeby, ale zawsze jakby były nasze też byłoby spokojnie. No fajnie by było, bo by pasowała naczepa do ciężarówek, nie? No bo chcemy czerwoną ciężarówkę i czerwoną blachę. Tak jak kurwa blachę. Jak masz plandekę, to czerwoną plandekę z białym napisem. No to fajnie by wyglądała. Trochę jak Adara, nie? No. A nie wiem, rozmawiałem z Miloxem na ten temat dawno już, więc... No chyba po zebraniu, nie? Z nim porozmawiać, więc... Tak by to wyglądało. Chwilę obecną, myślimy nad zakupem... nad zrobieniem bazy. Znaczy... naprawdę pobraniem z internetu gdzieś tam, tak, ale... ale zobaczymy. Bazę, czyli... gdzieś jakiś punkt... który byśmy co jakiś czas musieli zjeżdżać, czy...? Park, gdzie by ciężarówki moglibyście trzymać i tak dalej, nie? Rzeczywiście każdy u siebie, nie? No. Gdzie też ładunki można by było dawać chyba, co po niektóre tam są. Tankować samochody, naprawiać samochody, spać. No... A to wiesz, jak to jest. Dobra, ja chyba tutaj zjadę na stację i zakończymy sobie odcinek. O, pan już? No, ja nie wiem nawet ile mam, zapomniałem stopera włączyć. Szukałem specjalnie telefon, żeby stoper włączyć, a tu... Nie włączyłem se. Jak przyszło co do czego, to że prezes się zaprezesił. Tak. Nie wiem po co tu przyjechałem. Ale dobra. Staniemy tu o. Ręcznie zaciągniemy na obecną chwilę. No i co? To by było na tyle. Znak tak wyjęty? Czego tknąłem? Chyba tknąłem lekko znak, bo lekko krzywo stoi. Ale cóż, to by było na tyle. Zapraszam do przyjmowania się w firmie. Ja tu jeszcze na Steamie muszę odpisać do jednego, bo mi pisał, czy można z nami pograć, a ja mu odpiszę, że jak przyjmie się do firmy, to z chęcią można z nami pograć. No i... Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Zapraszamy do firmy, zapraszamy na homepage, grupy i inne filmy. Tak. Tak. Są tam w opisie. Kanał Jarka też jest w opisie, także zapraszam. No i co? Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.